Dla związkowców odwołanie dyrektora Kazimierza Kozioła jest niezrozumiałe pod względem merytorycznym i ma wyłącznie charakter polityczny. Odwołanie dyrektora Kozioła dla Solidarności to jest pewien etap, który nie powinien mieć miejsca, gdyż dyrektor Kozioł jest członkiem Solidarności od 80 roku i my, wysyłając już wcześniej pisma, bo wokół dyrekcji naszej już od miesiąca stycznia, lutego już się kotłowało, wysłaliśmy wcześniej pisma do ministra Jackiewicza, jak podlegaliśmy jeszcze Ministerstwu Skarbu, otrzymaliśmy odpowiedź, państwo ją otrzymali i nie wierzyliśmy, że w tym okresie tak zwanej zmiany społecznej, uspołecznienia rynku, że będzie zwalniać się takiego fachowca, który no, w tej kopalni przeszedł od szczebla sztygara po wszystkie szczeble zarządzania, znając tą firmę od podszewki, i dyrektor, członek Solidarności, który nie wyparł się nigdy Solidarności, zostaje w taki sposób potraktowany. Dla nas, dla członków związku, jest to, no, dla nas jest to dramat w tym momencie. Chcę powiedzieć, tak jak państwo otrzymali, w tej sprawie interweniował do ministra Tchórzewskiego, też interweniował przewodniczący Piotrek Duda, Kazimierz Grajcaret, szef Sekretariatu Górnictwa Energetyki, szef naszej sekcji, zarazem członek naszej tutaj grupy, kolega Sturowa, Wojtek Gilnicki. Wszyscy jesteśmy tym zażenowani, taką postawą tutaj pana prezesa Zawady, który no, wręcz prowokuje nas do działań, które no, nie powinny mieć miejsca, nie powinny być to działania polityczne, ale uważamy, że odwołanie dyrektora Kazimierza Kozioła jest decyzją polityczną. Jest to zamach na kopalnię Bełchatów, tak? I ja dalej tego nie chcę komentować, każdy chyba zrozumie, o czym mówię. Czyżby w takim dużym podmiocie, jakim jest kopalnia Bełchatów, spółki zależne i nadzorowane, nie było nikogo z wykształceniem, z doświadczeniem kierowniczym, a potrzeba jest ściągania tu specjalnie ludzi z Wrocławia, z Bogatyni, z Zawidowa. Owszem, tam też są ludzie inteligentni, czego nie wątpię, natomiast kopalnia i podmioty tutaj funkcjonujące zasłużyły sobie na to, aby stąd ludzie mogli, znający problem, znający środowisko, mogli tą firmę reprezentować. Nowy dyrektor KWB, który swoje urzędowanie rozpocznie jutro, jest z Wrocławia. To nie jest czas, dzisiaj czas na to, aby robić doświadczenia w takich podmiocie, tym bardziej w sytuacji, kiedy i organizacje związkowe, czyli centrale związków zawodowych na poziomie Rady Dialogu Społecznego razem z rządem głośno i wyraźnie mówią o potrzebie bronienia polskiej energetyki w różny możliwy sposób. Te zmiany, które ja z kolegami i pracownicy nasi odbierają, do tych zmian pozytywnych ocenić ich nie należy. Owszem, może być sytuacja taka, że nowy dyrektor, który za kilka dni, w zasadzie od jutra, będzie rządził w firmie naszej kopalni, być może no, przedstawi jakąś wizję. Natomiast dziwi nas jedno, że Bełchatów dzisiaj jako środowisko górniczo-energetyczne jest coraz bardziej relegowany z różnych pozycji, powiedziałbym, osób odpowiedzialnych na różnych poziomach, czy to spółek, czy teraz za chwilę będzie to się działo w kopalni Bełchatów, tytułem, powiedziałbym, transportu dolnośląskiego. Myślę o województwie dolnośląskim. Oficjalnie nie są znane powody odwołania ze stanowiska dotychczasowego dyrektora oddziału.